Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy dla was unboxing kolekcjonerki. Jest to gra Pillars of Eternity 2 pod tytuł Deathfire. Mamy tu piękną kolekcjonerkę, którą dla was zaraz otworzymy i zobaczymy, słuchajcie, co jest w środku. Jeżeli chodzi o zawartość cyfrową, to już powiem wam tak, że deweloperzy przygotowali tu już wersję zaktualizowaną do wersji 5.0. Więc jak zainstalujecie sobie gierkę na dysku, nie musicie pobierać patchy do wersji 5.0. Oczywiście edycja ta zawiera również wszystkie DLC, które wyszły do tej pory, a jest ich 5. Dobra, tyle jeżeli chodzi o zawartość cyfrową. Ja wyciągam swoją katanę i rozpoczynamy otwieranie. No dobra, ściągnąłem obwolutę. Mamy tutaj wytłumaczenie czterech języków, oczywiście w polskim nie ma. Tutaj mamy, słuchajcie, zawartość, tak? Mamy 25-centymetrową figurkę, mamy grę. Tutaj mamy bryloczek i metalową naklejeczkę. Z drugiej strony nic nie ma. Dobra. Ściągamy, otwieramy. O! Tak to się otwiera. Pudełko jest bardzo ładne. Wiecie co, poczekajcie chwilę. Jeszcze zróbmy to. Z drugiej strony jest to samo, ale wygląda to fajnie. Pudełko jest pierwsza klasa. Podoba mi się. Tutaj zapewne jest nasza figurka. Ok. I w środku mamy grę w folii bez steelbooka, jest to zwykła edycja. Macie tutaj właśnie zaznaczoną Ultimate Edition, czyli jest to wersja, która zawiera wszystkie DLC-ki. Wiecie co, gra ogólnie jest kosmicznie długa, więc jak jeszcze dostaniecie wszystkie DLC-ki, to masakra. Do tego, słuchajcie, mamy ten oto piękny bryloczek z kosmicznym prosiakiem, słuchajcie. Nie wiem, czy on jest kosmiczny, tak jest napisane u sprzedawcy, u którego to nabyliśmy, iż gra posiada bryloczek z kosmicznym prosiakiem. Jeżeli ktoś wie, dlaczego jest to kosmiczny prosiak, napiszcie w komentarzach. Ja nie wiem. Bryloczek jest solidnie wykonany, ale bez jakichś tam fajerwerków, powiem szczerze. Ja tam akurat za bryloczkami to specjalnie nie przepadam. Nie ma tutaj rzeczy, której uwielbiam, czyli artbooka. O, jest, czekaj, to jest przyklejone jakieś. Tu mamy tą naklejkę. I poczekajcie, czy tu nie było napisane metal sticker? No dobra, może to jest taki kartonowy metal. Nie wiem. Ta naklejka no nie bardzo jest metalowa. Chyba, że się mylę, ale zaraz zobaczymy. No nie, metal to nie jest. No dobra, więc tak, rzeczy poza figurką, no nie nazwałbym tego tak. Pudełko jest ładne, bryloki, naklejka, pomijmy milczenie, może tak. Ale wiadomo, nie wzięliśmy tego po to, żeby bawić się naklejką. Wzięliśmy to dla figurki. Bo figurki są fajne, pamiętajcie. Ok, i to jest nasza piękna figurka, słuchajcie. Ja grę przeszedłem już dawno temu w sumie. Nawet miałem kiedyś tą figurkę, powiem wam szczerze, na poprzedniej generacji konsol. Tylko że ja tak mam, że po jak się kończy generacja, wszystko co mam oddaję. Tak też się stało z PlayStation 4 i wszystkim co do niej miałem. Miałem również tą figurkę, teraz nabyłem ją ponownie. Udało się kupić w Empiku, słuchajcie, tą kolekcjonerkę za 2,5 stówy, więc uważam, że cena była tak atrakcyjna, że nie mogłem sobie odmówić, żeby tego nabyć. Figurka jest fajna, chociaż powiem szczerze, ja nie pamiętam już dokładnie, jaką data moja, ale ta ma tutaj, no co najmniej 3 skazy już widzę. Ma dziury, ma po prostu 2 dziury, pokażemy wam to w zbliżeniach. No, tu też coś takie jest to, no słaby ten odlew, powiem szczerze. Mi się wydaje, że ten mój był lepszy. Sprawdzę to pewnie. Mam kontakt oczywiście z człowiekiem, który to ma w tej chwili. Jestem, zasunę trochę to, żeście coś bardziej widzieli. Ale wydaje mi się, że moja ta była lepsza. Ta, widzicie no, jaka cena może taka figurka. Może oni wiedzieli, że w środku są uszkodzenia, bo tu na plecach też. Jakbyś ktoś go dźgnął,
Ogólnie figurka jest fajna, bo sam pomysł mi się podoba, bo z tego co pamiętam w świecie gry jest to Bóg, który nawiedzał graczy w grze, jeżeli chodzi o podróże międzymorskie. I właśnie to jest bardzo fajnie pokazane. Zobaczcie na skalę, tak? Tu mamy okręt, którym podróżujemy w czasie gry, tak? A tu macie tego wielkiego Boga morza. I to mi się podoba, cały ten jakby ta fala, tak? To widać akcję w tej figurce i to jest fajne. Ale jakość w tym egzemplarzu pozostawia wiele do życzenia. Więc tak, cena była super i za tą cenę i tak Wam bym polecił nabycie tej figurki, może traficie lepiej odlany egzemplarz. No nasz jest taki troszkę średni. Jak będę miał okazję, na pewno sprawdzę, jak wygląda mój stary egzemplarz. Jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie znać, jak on wygląda i najwyżej zrobimy sobie jakieś porównanie. A Wy dokładnie go sobie oczywiście zobaczycie u nas na zbliżeniach, jak to wygląda. No dobra, łatwo szybko poszło nam z tym wszystkim. Zobaczcie, mamy tą naklejkę. Ta naklejka jest strasznie drętwa, no bo ja mam masakrę. Szkoda, że nie możecie jej dotknąć przez kamerę, ale no nie. Ona jest ładna jako taka, bo jest tutaj, ona się mieni, jest jak była, no ale to jest takie, no jak to naklejka, no taki szajs trochę. Nie lubię naklejek, po prostu nie lubię, może dlatego jestem jakoś negatywnie do niej nastawiony. Ale dobra, no tak to wszystko wygląda. Figurka jest duża, ładna, ma 25 cm i jeżeli możecie to nabyć w granicach 2-2,5 stówy, polecam, więcej niż 3 w życiu bym za to nie dał. Dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. Cześć!